Dzień dobry, może dobry wieczór, bo pora popołudniowa i początek weekendu. Piątkowe popołudnie zarezerwowane jest już dla różnego rodzaju przyjemności. I mam nadzieję, że my w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego również serwujemy Państwu popołudniowe, miłe, jesienne popołudnie. Będzie to miła, dobra, owocna, zaraz wytłumaczę dlaczego, i bardzo kompetentna rozmowa o sztuce staropolskiej. Te rozmowy realizujemy w ramach kolekcji sztuki staropolskiej. Projektu, który został wymyślony po to, aby sztuka staropolska trafiła do naszych serc. Bo prawda jest taka, że trochę od tej literatury staropolskiej, teatru staropolskiego stronimy. A my, którzy zaangażowaliśmy się w realizację tego właśnie projektu, kolekcję sztuki staropolskiej, chcemy Państwa przekonać, że do sztuki staropolskiej warto wrócić i warto z nią pozostać. Na początku przywitam naszego gościa, panią profesor Marię Judę. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Zaraz wrócimy do szerszego przedstawienia naszego dzisiejszego gościa, ale na początku chciałabym Państwu jeszcze coś bliżej powiedzieć o tym projekcie. Przegląd organizuje Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń. Ten przegląd, kolekcję sztuki staropolskiej, ale współpracuje w tym zakresie zarówno z Teatrem imienia Juliusza Osterwy w Lublinie, Radiem Lublin, Wojewódzką Biblioteką Publiczną imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i Teatrem Starym. Jak Państwo widzą, i teatr, i biblioteka, i radio, różne instytucje, które na co dzień literaturą, dramatem się parają, pragną, jeszcze raz to mówię, przekonać Państwa, że warto mieć serce dla sztuki staropolskiej. To nasze dzisiejsze spotkanie jest początkiem spotkań realizowanych w bibliotece. Mamy za sobą już realizacje radiowe, teatralne, a przed nami początek spotkań i pochylenie się nad książką tutaj u nas, w Książnicy Lubelskiej, która istnieje już prawie 115 lat. A istnieje długo i wpisała się w kalendarz wydarzeń zarówno lubelskich, jak i ogólnopolskich, między innymi dlatego, że posiada cenne i unikatowe zbiory. O tych cennych, unikatowych zbiorach będziemy w trakcie naszych realizacji tutaj rozmawiać, ale na początku naszym pomysłem było zaproszenie do spotkania w bibliotece pani profesor. A to dlatego, że żeby rozmawiać o konkretnych dziełach, rozmawiać o konkretnych nazwiskach, które tworzą kulturę, sztukę staropolską, trzeba najpierw porozmawiać o samym świecie staropolszczyzny i o tym, pani profesor, jaka jest różnica pomiędzy inkunabułem a starym drukiem. I jedna, i druga, bo te pojęcia odnoszą się do postaci książki, wiąże się z książką drukowaną, ale różni je skala podobieństwa do rękopisu, średniowiecznego kodeksu rękopiśmiennego. I tak najpowszechniej przyjmuje się, że inkunabuł to książka wydrukowana w XV wieku. Wydrukowana techniką typograficzną. Natomiast stary druk jest książką wydrukowaną między XVI a końcem XVIII wieku. Ale oczywiście ten przełom, ta data jest w gruncie rzeczy umowna. Jedni tłumaczą to potrzebami bibliotecznymi, gdy idzie o przechowywanie, opracowanie tychże rękopisów, tychże druków, bowiem gdy idzie o takie zmiany w architekturze książki, wyglądzie, w jej kompozycji, to między
1500 a 1501 rokiem nie zaszły tutaj jakieś wielkie zmiany. Był to po prostu pewien proces, ale to jest najpowszechniej przyjęta definicja, właśnie ta cezura czasowa. A co było przedtem? Przed inkunabułem, przed starodrukiem? Przed inkunabułem, w ogóle przed książką drukowaną była książka rękopiśmienna, która ma o wiele dłuższą historię, niezwykle bogatą tradycję i w porównaniu z książką drukowaną, to nazwijmy jej staż jest o wiele dłuższy, bo liczy kilka tysięcy lat. No tak, bo my się przyglądamy naszej kulturze europejskiej, a ta kultura europejska w stosunku do różnych kultur z innych kontynentów jest, powiedziałabym, bardzo, bardzo młoda. Tak, również idzie o kulturę książki drukowanej, bo w takim powszechnym mniemaniu przyjmuje się, że początki książki drukowanej łączą się z osobą Jana Gutenberga. Dlatego też nasze spotkanie nosi tytuł Galaktyka Gutenberga, ale... Ale książki drukowano kilkaset lat wcześniej, z tym, że nie w Europie, ale przede wszystkim w Azji, w kręgu kultury dalekowschodniej. Mam tutaj na myśli Chiny, Koreę, Japonię. Tam najwcześniejsze zabytki, pewne przetarcia, pojedyncze karty datowane są już na VI wiek, a z połowy VIII wieku pochodzą wydrukowane książki, jak chociażby Diamentowa Sutra, która pochodzi z połowy VIII wieku, z tym, że na Dalekim Wschodzie w owym czasie drukowano techniką drzeworytową, bo to właśnie Chińczycy są wynalazcami drzeworytu. A do Europy drzeworyt dotarł kilka wieków później. Drzeworyt, który kojarzymy z książką staropolską, bo te drzeworyty ubarwiały, ilustrowały książkę staropolską, no okazuje się, że to wcale nie nasze pomysły. I tak, kiedy popatrzymy na całą kulturę chyba staropolską, to okazuje się, że korzenie są daleko głębsze niż te, które tutaj z Europą nam się wiążą. Tak, chociaż wielu badaczy zadaje sobie pytanie, czy to, co wydarzyło się w Europie w pierwszej połowie, czy w połowie XV wieku w zakresie reprodukcji tekstu i obrazu, tej nowej techniki, techniki drukarskiej, czy to jest taki, nazwijmy to, europejski wynalazek, niezależnie od tego, co osiągnięto na Dalekim Wschodzie już kilka wieków wcześniej, czy być może były jakieś drogi transmisji tegoż wynalazku do Europy, jakieś informacji, które przedostawały się z Dalekiego Wschodu tutaj do Europy. Wskazuje się na uczestnictwo na przykład Mongołów, bo przecież ich imperium sięgało Krymu, a Krym, państwo prawda, osmańskie, utrzymywało ożywione kontakty, zwłaszcza z południem Europy. Zwraca się uwagę także na Arabów i na jedwabny szlak, który łączył Daleki Wschód aż z Europą, bo to przecież najprawdopodobniej dzięki Arabom dotarł do Europy no, ten obecnie znany nam materiał piśmienny, jakim był papier. A papier jest też wynalazkiem chińskim. Wobec tego jest tutaj wiele takich sytuacji, które by sprzyjały tej transmisji, z tym, że jak do tej pory nie natrafiono na takie źródło, które albo by potwierdzało jednoznacznie ten fakt, albo go negowało. I jeszcze 20-30 lat temu to w tym sporze między badaczami z Dalekiego Wschodu, z Europy, ze Stanów Zjednoczonych przyjmowano raczej taką postawę, że Europejczycy
również Amerykanie, nie Gutenberg to sam wymyślił, czerpiąc inspirację z Europy. Natomiast Chińczycy, Japończycy, prawda, Koreańczycy mówili nie, to jednak musieli się w Europie dowiedzieć o naszych dokonaniach. No ale w tej chwili raczej no, widzimy takie stanowisko właśnie skłaniające się do tego, że jednak te inspiracje mogły być gdzieś zasłyszane. Zasłyszane albo może nawet jakieś konkretne czcionki albo fragmenty papieru do Europy dotarły. Wspomniała pani profesor o tych szlakach. Tak, zwłaszcza na jedwabnym szlaku. Właśnie ostatnie lata przynoszą wiele odkryć. Są realizowane projekty badawcze również przez polskich uczonych. Wiem, że taki projekt realizują badacze z Politechniki Lubelskiej. Być może dokopią się, bo właśnie w różnych miejscach odkrywane są pojedyncze czcionki, ale zazwyczaj są to czcionki właśnie drzeworytowe, chociaż Chińczycy i Koreańczycy też odlewali z metalu czcionki. Właśnie o to chciałam zapytać, bo czcionki najpierw były drewniane, a później były już odlewane. Metalowe, mosiężne, spotykamy różnego rodzaju czcionki. A jak to właśnie w Europie było? A te czcionki Gutenberga to były jakie? Właśnie istota wynalazku Jana Gutenberga polega w tak głównej mierze na dwóch aspektach. Po pierwsze, że Jan Gutenberg może nie tyle wynalazł, co udoskonalił technologię produkcji odlewu czcionki drukarskiej i że skonstruował formę odlewniczą, używa się też pojęcia instrument giserski, który, jak mówią badacze, jest kluczem do typografii, który pozwalał z formy negatywowej odlać taką liczbę czcionek, które były niezbędne do realizacji dzieła piśmienniczego. To jedno jego takie wielkie osiągnięcie. A jeszcze uwaga, że ta technologia produkcji odlewu czcionki drukarskiej w zasadzie nie zmieniła się aż do wynalezienia stereotypii, monotypii, co miało miejsce w pierwszej połowie dopiero XIX wieku. A więc przez 4,5 stulecia w ten sam sposób niemalże, bo tak dokładnie nie wiemy, jak to czynił Gutenberg, bo nie ma opisu tegoż procesu, ale to było później wierne naśladownictwo tego, co on stworzył, wypracował. I druga sprawa, co różni drukarstwo dalekowschodnie od europejskiego, co, jak się sądzi, zdecydowało o sukcesie typografii, to wynalezienie czy skonstruowanie prasy drukarskiej, bo drukarstwo dalekowschodnie nie znało prasy drukarskiej, co oczywiście spowalniało proces druku, co sprawiało też, że drukowano tylko po jednej stronie materiału papieru, czy coś, co bardzo przypominało papier, czy na innym materiale piśmiennym, a prasa drukarska dawała te właśnie ten handicap, była takim handicapem do tego, żeby to ciągle doskonalono. Ale Jan Gutenberg właśnie, to jest takie fascynujące w tym jego dziele, że on zaadoptował różne umiejętności z różnych rzemiosł, prawda, dla potrzeb sztuki drukarskiej. A bardzo mu się przydały umiejętności rytownicze, przecież on był złotnikiem. On wiedział, jak pracować w metalu, jak metal się zachowuje w procesie odlewniczym. I to wszystko zaskutkowało tym fenomenalnym wynalazkiem. Tym fenomenalnym wynalazkiem, z którego do dzisiaj korzystamy. Oczywiście on jest w jakiś sposób unowocześniony, on jest zmieniony, bo czasy są takie, a nie inne, ale faktycznie odwołujemy się do Gutenberga. Jeżeli mówimy o Gutenbergu, to w kontekście polskim od razu pojawia się takie hasło Biblia z Pelplina. Tak, no, to jest jedna z najcenniejszych ksiąg, jaka jest przechowywana w polskich zasobach.
A bardzo często w literaturze można znaleźć takie pojęcie, że Biblia 42-wierszowa Jana Gutenberga to jest księga ksiąg. Z uwagi na to, że to jest w ogóle Biblia jako tekst, ale że została w tak znakomity sposób zrealizowana typograficznie, że tutaj Gutenberg wykazał się ogromnym mistrzostwem. No, ta nasza Biblia pelplińska jest Biblią wydrukowaną na papierze, bo Gutenberg też kilkadziesiąt egzemplarzy wydrukował na pergaminie. Ale ona ma jedną taką cechę, o której się na którą się ciągle powołujemy, odpowiadając na pytanie, czy Gutenberg rzeczywiście drukował ruchomymi czcionkami metalowymi. Że tam na marginesie, na jednej ze stron, jest najprawdopodobniej odbita czcionka, która wypadła ze składu. To jest dowód na to, że Gutenberg drukował ruchomą czcionką metalową. Takich dowodów spotykamy w pracy nad dawnymi księgami, księgami z tych dawnych wieków bardzo wiele. Pani profesor, jak się bada stare księgi? Bo będziemy niedługo omawiać same teksty literackie, ale przecież starodrucznicy, osoby zajmujące się literaturą staropolską, czy też osoby z kręgu bibliotekarstwa, które tym problemem się zajmują, księgi badają. Jak się zaczyna pracę nad badaniem ksiąg staropolskich? No tutaj wkraczamy na grunt nauki o książce i metod badawczych, jakie stosuje się przy badaniu tychże wytworów sztuki typograficznej. Jedną z takich podstawowych metod badawczych, szczególnie w odniesieniu do inkunabułów, jest metoda typograficzna. Metoda, którą stworzyli badacze niemieccy na czele z Heblerem, który zajmował się inkunabułami, a na grunt polski przeniósł je i tak w pełni zaadaptował Kazimierz Piekarski, wybitny polski uczony, badacz i inkunabułów, i starych druków. Ta metoda polega przede wszystkim na tym, że ma doprowadzić do identyfikacji wydań, tekstów, ponieważ trzeba mieć świadomość, że prawie 40% zachowanych inkunabułów pozostaje w dalszym ciągu anonimami typograficznymi. Czyli to jest taka praca detektywistyczna. Tak, tak. A metoda typograficzna, która się sprowadza do analizy pisma i do analizy składu drukarskiego, także pisowni, ortografii, pozwala na przynajmniej przypisanie określonego egzemplarza określonemu drukarzowi, czy że określonemu miejscu, w którym została wydrukowana, bo też nie zawsze poznamy drukarza, bowiem był to czas takich drukarzy wędrownych, wiele drukarni miało charakter efemeryt, gdzieś tam przybył typograf, wydrukował 4-5 tytułów i albo w ogóle gdzieś tam znikał z mapy, albo odnajdujemy go w zupełnie innym miejscu. Ale to jest też badanie papieru, materiału, na którym drukowano. A tutaj metody wypracowane przez filigranologów, to przede wszystkim filigrany, to były te znaki, które też przy pomocy których możemy zidentyfikować papiernie i określić w przybliżeniu do kilkunastu lat produkcję papieru. No to jest oczywiście też analiza wyposażenia ilustracyjnego. Chociaż te najwcześniejsze inkunabuły w ogóle były pozbawione takich drukowanych elementów graficznych, ponieważ nie potrafiono sobie poradzić chociażby z drzeworytem. Zresztą jeszcze wówczas drzeworytu nie używano do druku książek, używano chociażby do druku kart do gry.
Ale pani profesor, tu pozwoli pani na pytanie. A te słynne inicjały, które kojarzymy z tymi najstarszymi drukami, czyli z inkunabułami, nad którymi dzisiaj się zatrzymujemy, kiedy się pokazuje te właśnie druki, to zwraca się na to uwagę. Tak, te najwcześniejsze wytwory sztuki drukarskiej, inkunabuły, mają tę cechę, że bardzo wiele ich łączy z kodeksem rękopiśmiennym. Stąd też drukarze, również sam Jan Gutenberg, przy składzie zostawiali miejsce na elementy te malarskie, ponieważ duża część tych egzemplarzy poddana była zabiegom iluminatorskim, tak jak iluminowano rękopis średniowieczny, rękopiśmienny. W związku z tym zostawano miejsce na inicjały, na ilustracje, szerokie marginesy, żeby namalować bordiurę, floraturę. I obserwujemy również niejednokrotnie takie dążenie, że handlarze książką, bo zaczął się handel książką, również drukarze starali się jak najbardziej upodobnić ten tekst drukowany do rękopisu. A więc przy swoich warsztatach zatrudniali też iluminatorów, którzy zdobili konkretne egzemplarze, a ci wyjeżdżając na targi sprzedawali je jako co? Jako rękopisy, bo rękopisy były droższe. Czyli pierwsze fałszerstwa. Ależ oczywiście zachował się taka informacja w korespondencji Piotra Szefera, który właśnie swojemu wspólnikowi chwali się, że sprzedał 2 egzemplarze Psałterza Mogąckiego jako rękopis. Zresztą proszę Państwa, w chwili obecnej, kiedy weźmiemy do ręki iluminowany inkunabuł, wiele, szczególnie we Włoszech, wiele pięknych iluminowanych inkunabułów powstało, to trzeba naprawdę wprawnego oka bibliologa, inkunabulisty, żeby odróżnił, żeby powiedział, że to mamy do czynienia z książką drukowaną, a nie rękopiśmienną. Fantastyczne to, o czym pani mówi. To jest jeszcze jeden powód, aby pokochać literaturę staropolską, zainteresować się tą literaturą staropolską. Będziemy namawiać tutaj w kolejnych spotkaniach w bibliotece do oglądania naszych zbiorów. Będziemy również zachęcać Państwa, i to już od jutra, za chwilę jeszcze o tym powiemy, żeby zaglądać do sieci, mówię tutaj o sieci internetowej, i zaglądać do bibliotek cyfrowych, których bardzo różne starodruki, inkunabuły, ale również rękopiśmienne wytwory dawnych wieków można zobaczyć. Nie można ich co prawda dotknąć, ale można zobaczyć. No właśnie, z dotykiem, jak to jest? Pracuje się w rękawiczkach, pracuje się bardzo uważnie. Ja pamiętam, że kiedyś zwiedzałam jedną z bibliotek o bardzo cennym księgozbiorze na zachodzie Europy i powiedziano mi: o, tutaj to wpuszczamy tylko z ołówkiem. Tak, ja też mam takie doświadczenia sprzed wielu, wielu lat, kiedy pracowałam w bibliotekach, czy to w Niemczech, czy we Włoszech, i właśnie tylko z ołówkiem. U nas na szczęście już w tej chwili też obowiązują takie zasady, ponieważ szczególnie czy to rękopisy, czy też inkunabuły, księgi bardzo rzadkie, a rękopis to każdy egzemplarz jest jeden, jedyny, niepowtarzalny. I to, co różni chociażby książkę rękopiśmienną od drukowanej, to jest to, że nie ma 2 identycznych rękopisów. Nie ma. Może być 2 identyczne wydrukowane książki, jeżeli później w trakcie użytkowania nie nadano im cech indywidualnych. Ale kiedy opuszczają prasę, mamy cały nakład identycznych, natomiast w przypadku rękopisów tego nie ma. Musimy dbać o nie, przechowywać je w odpowiednich warunkach. Oczywiście
To jest tak troszeczkę ze szkodą dla tych, którzy się interesują i chcieliby zobaczyć ten oryginał. Na szczęście w tej chwili prawda, digitalizacja, te biblioteki cyfrowe jak gdyby zdemokratyzowały dostęp do tych najcenniejszych zbiorów. Niemniej jednak, jeżeli ktoś mógł dostrzec oryginał, nie mówię dotykać, bo tego nie wolno czynić, ale oglądał oryginał takiego średniowiecznego kodeksu, który jest, dajmy na to, pisany na purpurowym pergaminie, pisany złotem, jak nasz sakramentarz tyniecki, przechowywany w Bibliotece Narodowej, to wrażenie jest zupełnie inne, o wiele bogatsze. Ja czuję się wielką szczęściarą, a to z tego powodu, że będąc w latach 90. jeszcze ubiegłego stulecia na stypendium w Niemczech, byłam w Moguncji i w tym czasie w niedalekim Frankfurcie nad Menem obchodzono okrągłą rocznicę, 1200 rocznicę lokacji miasta. I z tej okazji zgromadzono tam większość kodeksów z epoki karolińskiej. I one były wystawione, oczywiście w gablotach, ale jednak można je było obejrzeć. Po prostu gra światła, te wspaniałe kolory, to złoto, te barwy. No, to każdy egzemplarz, niemal każda jego strona to jest dzieło sztuki. Albo właśnie też i książkę możemy rozpatrywać też jako nie tylko nośnik treści duchowych, ale też materialnych i jako dzieło sztuki. Sztuki malarskiej, rękopiśmiennej, przecież ci kopiści to naprawdę bardzo ciężko pracowali, ale również drukarskiej. I to zarówno tych zdobionych drzeworytami, miedziorytami, prawda, egzemplarzy, ale też i tych pozbawionych tych elementów graficznych, ale kiedy te zasady typografii są naprawdę przestrzegane, wypracowane i ta klasyczna typografia, czy to 15-16-wieczna Manucjusza, czy 18-wieczna, bo do niego to też budzi zachwyt. Dzisiaj często nie zastanawiamy się, a może mniej się zastanawiamy nad krojami czcionek, chociaż muszę powiedzieć, że we współczesnych książkach coraz częściej, i to w książkach wcale nie naukowych, widzę na taką informację, jaką czcionką książka została wydrukowana. I to mnie cieszy, bo to znaczy, że zastanawiamy się już nad właśnie typografią, zwracamy uwagę na urodę książki, ale między innymi pomówmy o tym, co jest też bardzo charakterystyczne dla książek staropolskich, przynajmniej ja mam takie wrażenie, mianowicie światło na stronie. Czego dzisiejsi drukarze nie do końca rozumieją, mamy takie wrażenie, że nie do końca rozumieją, nie przywiązują do tego wagi, jak ważne jest wyeksponowanie tekstu, chociażby przez danie mu miejsca na stronie, światła na stronie. I co się wiąże z literaturą staropolską, pani profesor, te słynne przypiski na stronach, dopiski, które też obrosły pewną legendą. Mhm. Tak, może kilka słów, gdy idzie o czcionkę, o pismo, o tą realizację typograficzną. Typografia początkowa wiernie naśladowała pismo rękopisów. Po prostu ona nie miała innego wzorca. Nie było pomysłu. Nie było, ale też wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, do tych rodzajów odmian pisma kodeksowego rękopiśmiennego. I te najwcześniejsze wytwory sztuki typograficznej gdyby wiernie naśladują to pismo. Ale technika rytownicza, technika drukarska niejako wymogła zmiany. Czyli zaczęto odchodzić od tych takich cech pisma ręcznego na rzecz pisma drukowanego. I właśnie dzięki drukarzom, dzięki ich pracy, rytownikom, giserom, doszło do standaryzacji pisma, a więc pewnego ujednolicenia, a szczególnie jest to widoczne w dobie starych druków.
bo już XIX wiek to już jest inna pod tym względem nieco epoka. Ale również dla typografii, oprócz tego, że istotne jest pismo, istotna jest kompozycja strony, żeby użytkownik, czytając taki tekst, nie męczył wzroku zbytnio. Pewien komfort. Ale oczywiście właśnie drukarze dążyli do tego, żeby oddać czytelnikowi książkę jak najłatwiejszą w odbiorze. A więc, żeby i pismo miało dużo światła, stąd tak cenimy tę antykwę Jensona, czy Manucjusza, czy później Garmonda, ale również, żeby był skład odpowiedni, mianowicie, żeby były odpowiednie szerokości marginesu, odpowiednie odstępy międzywyrazowe, międzywierszowe i oczywiście ci wybitniejsi drukarze, którzy nadawali ton sztuce typograficznej, widać jak doskonale na tym się znali i te ich wytwory zachwycają nas do tej pory. I współcześni wydawcy, chcąc wydać piękną książkę, właśnie nawiązują do tej typografii klasycznej, bo tak jest ona nazywana. Tutaj oczywiście najwięcej światła dawała antykwa, mniej kursywa, mniej te pisma, które się ukształtowały w tym okresie wczesno-nowożytnym dla druku tekstów w językach narodowych. Tutaj też należy pamiętać, że antykwa, kursywa była pismem początkowo tekstów łacińskojęzycznych. O tym też trzeba pamiętać, że i tutaj wchodzimy na inny teren, oczywiście badawczy, czyli z samego języka tekstów. Łacina to jedna rzecz, ale później dochodziły do głosu coraz częściej języki narodowe. A języki narodowe to też różny rodzaj liter. Tak, bo właśnie dla potrzeby druku tekstów w języku narodowym, a taka potrzeba zrodziła się już w XV wieku, wypracowano nowe odmiany i rodzaje pisma. Na przykład w Niemczech powstała Schwabacha dla tekstów w języku niemieckim najwcześniej. To było takie bastardowe pismo, używane też we Francji, we Włoszech, i została zaimplementowana i znakomicie zdała egzamin w Polsce. Przecież te wczesne teksty polskojęzyczne drukowane były Schwabachą. Tak, to jest bardzo charakterystyczne, kiedy się je ogląda. Tak, ale Niemcy wynaleźli, zwłaszcza tutaj w Austrii, w Wiedniu, wynaleziono jeszcze jeden rodzaj pisma, już z takim adresem typowo niemieckim, wiesz, to jest niemieckie pismo, to jest fraktura. I też była w Polsce, i też polskojęzyczne teksty drukowano. Antykwą zaczęto drukować teksty polskojęzyczne dopiero gdzieś w drugiej połowie XVII wieku. I to się przyjmowało z pewnym oporem. Antykwa początkowo była trudna do akceptacji, ponieważ zawierała znaki skróceniowe, brachy graficzne. A one były wypracowane dla łaciny, a nie były wypracowane dla języków narodowych. Natomiast te Schwabacha, fraktura były wypracowane, już nie posiadają takich skrótów, stąd łatwość czytania. Kiedy pani profesor o tym mówi, to myślę sobie, że to też jest znowu kolejny element, który służy identyfikacji książki, jeżeli mamy książkę. Często tak bywa, przecież czasami trafiają do naszych rąk książki, które nie mają ani karty tytułowej, są fragmentami, zresztą wiele ważnych tekstów, które dzisiaj tworzą naszą kulturę, pozostały tylko we fragmentach. Tutaj odnoszę się między innymi do Biernata z Lublina. To jest chyba taki najbardziej ewidentny przykład. I wtedy między innymi dzięki krojowi pisma możemy spróbować przypisać konkretnej epoce, konkretnemu okresowi. Pani profesor, a wróćmy jeszcze do samego druku, do samego Gutenberga. Tak. Przyjmijmy tego Gutenberga jako taki kamień milowy. Jakie były skutki wynalezienia druku tutaj w Europie? Były to skutki natychmiastowe, czy skutki długofalowe? Co się zmieniło
w momencie, kiedy wynalazek Gutenberga zaczął się rozprzestrzeniać. Tych skutków było bardzo wiele. I jedne dały o sobie znać bardzo szybko, a inne możemy dostrzec w takiej perspektywie dłuższego trwania. To, co tak szybko uwidoczniło się, to po pierwsze więcej produkowano papieru, bo więcej drukowano książek. Wielu skrybów, kopistów zatrudniło się do składu tekstów w drukarniach. Czyli zmienili rodzaj zawód. Pracy, tak, zawód inny. Tak, tak. Rozwinął się profesjonalny handel książką, powstało księgarstwo. I to w skali, prawda, międzynarodowej, lokalnej, krajowej i tak dalej. Ale też szybko o sobie dały znać kwestie dotyczące, co już wspominałam, standaryzacji pisma, czyli odpowiedniego też doboru pisma do rodzaju tekstów, który był drukowany, bo i to do tej pory mamy, prawda, stosowane przez wydawców. A więc z tej ogromnej liczby różnych odmian rodzajów pisma ukształtowały się takie, prawda, cztery rodzaje pisma zasadnicze. To była antykwa, to była kursywa, fraktura i szwabacha. Była jeszcze tekstura, zwłaszcza na zachodzie Europy, a więc te pisma gotyckie i pisma romańskie, które przechodziły drogę ewolucyjną. Oczywiście, bo pismo jest faktem historycznym. Ono odpowiada takim kanonom epoki, nim jak w soczewce te wszelkie zmiany można dostrzec. Ale też myślę, że wielu badaczy to podkreśla, że nastąpił rozwój literatury w językach narodowych. To jest też wielki wkład drukarzy. Dochodzi do reformy ujednolicania standaryzacji pisowni. I to widzimy w polskim drukarstwie, duży udział samych drukarzy, bo to było też w ich interesie, że przecież oni kupując czy sami produkując materiał typograficzny, no chcieli, żeby te same znaki były powtarzane i te same zasady nie tylko w jednym wydaniu, ale i w kolejnym, bo niektóre dzieła, jak chociażby gramatyka Stanisława Zaborowskiego. Tu widzimy wkład drukarzy, ale i sami dawali pewne propozycje, chociażby Jan Januszowski i jego nowy charakter polski. Chociaż w moim przekonaniu on bardziej dotyczył reformy takiej typograficznej niż pisowni, ale włączył się w ten nurt. I tutaj drukarze, myślę, że położyli bardzo duże zasługi. Kolejna sprawa to są takie wielkie wydarzenia, jakie miały miejsce w Europie, chociażby reformacja. Twórcy reformacji, Luther, jego zwolennicy, w znakomity sposób wykorzystali ten nowy wynalazek, drukując w bardzo wysokich nakładach teksty niewielkie objętościowo, ale które, prawda, bardzo szybko rozprowadzano i szybciej docierały do odbiorców. Czyli rozwój informacji. A jak najbardziej. Bo to był ten wielki przełom taki informacyjny. Inna jeszcze kwestia, z drugiej strony Kościół katolicki. Kościół katolicki w znakomity sposób wykorzystał druk do reformy i ujednolicenia w skali powszechnej liturgii. Że można było wydrukować mszał czy brewiarz, dwie najważniejsze księgi w kościele, w identycznym, prawda, tekst, identyczny tekst i nakazać wykorzystywanie ich w kościołach lokalnych. W erze rękopisów to było po prostu niemożliwe. No, kilkadziesiąt tysięcy w krótkim czasie rękopisów skopiować, no, nawet przy bardzo intensywnej pracy było to po prostu niemożliwe. Kolejne zjawisko, które też bardzo szybko zafunkcjonowało, a którego skutki aż po dzień dzisiejszy my odczuwamy i przez cały ten czas, to cenzura.
O, cenzura to wcale nie jest pomysł naszych czasów. Cenzura była zawsze. Z tym, że w dobie książki rękopiśmiennej nie było czegoś takiego jak normy prawne obowiązujące powszechnie. A przy książce drukowanej pojawiły się. Tak, i już na początku lat 80. XV wieku. A inicjatywa wyszła z kręgów akademickich, uniwersyteckich, ponieważ profesorowie bardzo szybko się zorientowali, że i niektórzy profesorowie, i studenci bardzo chętnie sięgają po takie książki, które, no, których treści mogą budzić pewne wątpliwości. I skierowali od razu na to uwagę papieża, który kolejni papieże ogłaszali bulle, edykty dotyczące właśnie kontroli publikacji, nakładające obowiązki dla drukarzy, dla księgarzy. Również grożono karami tych, którzy przechowują, czytają takie książki. A już szczególnego znaczenia cenzura nabrała po wystąpieniu Marcina Lutra. Później pojawiły się indeksy ksiąg zakazanych, a już Sobór Trydencki poświęcił temu bardzo dużo czasu. Interesowałam się kiedyś historią cenzury i przyznam, że byłam bardzo, może nie tyle zadziwiona, ale z dużym zainteresowaniem czytałam właśnie o tej dawnej cenzurze. Pomyślałam sobie, że jak tylko zaczęto pisać, od razu zaczęto cenzurować. Z tym, że o wiele łatwiej było, można było te treści kontrolować w dobie książki rękopiśmiennej, w dobie średniowiecza. Bo po pierwsze, produkcja książki skupiona była głównie w środowiskach kościelnych, klasztornych, katedralnych. No, a tam ci mnisi, kopiści, no, starali się kopiować tak, żeby kopia była identyczna z oryginałem. Pewne wątpliwości pojawiły się, kiedy wkroczyły uniwersytety, kiedy było większe zapotrzebowanie na książkę i produkcja przeszła już tak trochę w stronę ludzi świeckich. Powstały świeckie warsztaty pisarskie, które produkowały na sprzedaż książkę, ale uniwersytety jeszcze próbowały metodą petcji jakoś to kontrolować. Też poszczególne zakony we własnym zakresie, we własnym ustawodawstwie próbowały to czynić, chociażby franciszkanie jako pierwsi. Ale kiedy już wkroczyli drukarze, dla których był to biznes, bo im zależało na tym, żeby, a jeżeli coś wydrukowali, żeby im koszty się zwróciły, bo to było to naprawdę bardzo kosztowne przedsięwzięcie. A co budzi największe takie zainteresowanie? No coś, co jest tak nie do końca zgodne i to do tej pory. Coś, co jest nielegalne, tak można powiedzieć. Ależ oczywiście. Ale dlatego również i prawda reformacja, bo ludzie oczekiwali jakichś nowinek, czegoś nowego. To im dostarczano. I no oczywiście władze robiły swoje, czy państwowe, czy kościelne, a drukarze też zawsze znaleźli sposób, żeby ominąć. To wydrukowali anonim, to podali jakieś fikcyjne nazwy miejscowości, w której jest drukarnia. Pojawiły się pseudonimy i kryptonimy. Ale oczywiście, że tak. I teraz musimy, właśnie używając tych metod typograficznych analizy pisma, składu, czasem też identyfikujemy, czy to jest książka tej oficyny, czy nie. Także wiele jest takich przykładów, ale jak znajdziemy taką perełkę, prawda, no to jest dla bibliotekarza, dla bibliologa niezwykle interesujące. Pani profesor, kiedy rozmawiamy o cenzurze, kiedy rozmawiamy już o tym, że książka trafia do coraz większej ilości osób, no to wkraczamy na temat, który jest istotny. No, książka jest dla kogoś, czyli dla czytelnika. Najpierw autor ją tworzy z myślą o kimś. Może to być jedna osoba, może być ich więcej, bo i takie przecież przypadki mamy. No ale drukarz i ten drukarz, który już udoskonalił swój warsztat, no to myśli o tym, żeby jak największa ilość osób z tego jego dzieła skorzystała. Porozmawiajmy zatem o czytelniku. Kim byli czytelnicy książki w wieku staropolskim, w epoce staropolskiej? Kto najczęściej,
Na pewno tutaj już pewne sugestie pani profesor nam przekazała. Jeżeli mówimy o książkach kościelnych, księgach kościelnych, no to od razu wiemy, że trafiała ona do ludzi, którzy byli związani z instytucjami Kościoła. Ale porozmawiajmy może o tych czytelnikach świeckich, tych, do których trafiały księgi niekoniecznie związane z wiarą, z liturgią. Kto był czytelnikiem, odbiorcą książek w epoce staropolskiej? Tutaj tych czytelników książki staropolskiej należałoby poszukiwać w tych kręgach, które przechodziły powolny, aczkolwiek systematyczny proces alfabetyzacji. To się wiąże z rozwojem szkolnictwa. Szkolnictwa powszechnego, parafialnego, później gimnazjalnego, a skończywszy na szkołach wyższych. Oczywiście poza tymi kręgami kościelnymi, zakonnymi, prawda, duchowieństwa świeckiego, które musiało umieć czytać, chociaż ci plebani często, zwłaszcza jeszcze w XV-XVI wieku, to z tą ich umiejętnością czytania i percepcji tekstu, no, czasem bardzo różnie bywało, ale ci beneficjenci szkół i parafialnych i gimnazjów, zwłaszcza szlachta. Z jednej strony magnateria, no ludzie, nazwijmy ówcześni w cudzysłowie ludzie władzy, czyli też ten lud polityczny, później szlachta, która kończyła szkoły, zwłaszcza kolegia, kiedy zostali jezuici sprowadzeni, to bardzo przyspieszyło ten proces alfabetyzacji, ale również mieszczaństwo. Jednak duża część populacji żyjąca w miastach potrafiła pisać i czytać. Wiem, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pracownicy, którzy interesują się bibliologią, bibliotekoznawstwem, bo tutaj nie myślę tylko o pracownikach Wydziału Bibliologii i Bibliotekoznawstwa, ale również na przykład o historykach lubelskich, wiem, że badali księgozbiory właśnie mieszczańskie i okazało się, że to były niezwykle cenne kolekcje. Tak, mieszczańskie, szlacheckie. Też, prawda, zwłaszcza tej średniej szlachty, tej, która mieszkała w tych środowiskach lokalnych. To są ci główni beneficjenci książki. Ale co ułatwiało tę lekturę, po pierwsze właśnie pojawienie się typografii, druku obniżyło cenę książki. I to w sposób Czyli bardzo radykalny. Czyli ekonomia wkroczyła. Tak. A więc bardziej dostępna, z tym, że musimy pamiętać, że jednak książka przez cały czas była towarem drogim, wręcz luksusowym i nawet wielu tym, którzy chcieli czytać ją, niedostępna. Ale tutaj wkraczamy jeszcze na inny grunt upowszechniania, pojawiły się biblioteki. Wprawdzie większość tych bibliotek miała charakter zamknięty, niemniej jednak niektóre wypożyczały, nawet klasztorne, osobom oczywiście pojedynczym, ale na zewnątrz. A już XVIII wiek, no to zwieńczony u nas pierwszą biblioteką publiczną, prawda, narodową, biblioteką Załuskich. A więc no tutaj to grono się sukcesywnie poszerzało. Oczywiście łatwiejszy był dostęp do takich tekstów, nazwijmy to popularnych, literatury popularnej, sofistrzalskiej, niewielkiej objętościowej, drukowanej w wysokim nakładzie, ale niskim kosztem, bo na słabej jakości papieru, bez jakiegoś starania się o ten efekt typograficzny, ale najwięcej tych dzieł zostało zaczytanych. Tak, to profesor Janusz Dunin zawsze mówił o tym, że dwie kategorie książek nie mają szans na przetrwanie, a w każdym razie bardzo małe szanse na przetrwanie. To właśnie taka literatura popularna i literatura dla dzieci, no bo to są książki z góry jakby przeznaczone na zaczytanie. No i taka jest prawda, dlatego też
te dzieła są niezwykle cenne, jeżeli się zachowały. A tutaj trochę może dygresji, bardzo interesujące zbiory książki dziecięcej są również w naszej bibliotece i to książki takiej naprawdę dawnej, bo XVIII wiek to jest też wyjątkowa sprawa. Ale powróćmy jeszcze do książki, do tych czytelników. Jak już ktoś miał ten księgozbiór, to pani profesor bardzo chętnie go oznaczał. Tak. No, były takie gdyby dwa podstawowe sposoby oznaczania własności i to z takimi znakami bibliologicznymi, książkowymi. Pierwszy to jest naturalnie ex libris i do tej pory bibliofile funkcjonuje, oznaczają swoją książkę, ale on mógł być różnego rodzaju. Mógł być odbity na karteczce graficzny, a mógł być tylko podpisany ręcznie, że to ta książka należy do tej osoby, czy pochodzi z księgozbioru tej osoby. I to jest niezwykle cenne, bo dzięki temu my teraz, odnajdując pojedyncze egzemplarze, natrafiając na taką notę proweniencyjną, jesteśmy w stanie przypisać książkę do określonego jej właściciela. Przynajmniej w momencie, kiedy on ten napis nanosił na kartę książki, bo być może wcześniej książka należała, wędrowała, ale przechodziła też z pokolenia na pokolenie. Także tutaj to jest niezwykle cenne. I drugi taki bardzo ważny element to jest oprawa. To jest oprawianie książki i kolejny znak książki super ex libris. Opatrywanie oprawy super ex librisem. Oczywiście na oprawę książek mogli się zdobyć i to super ex librisami, tylko ci, których stać na to było. Bo to było cenne, bardzo drogie przedsięwzięcie. A już wykonanie oprawy, prawda, skórzanej z super ex librisem, do tego jeszcze czasem wytłoczonej złotem, no to już kosztowało niemal majątek. Mamy takie obiekty w naszych zbiorach. Będziemy Państwu mogli je pokazać. Między innymi już za miesiąc, kiedy zaprosimy Państwa na film pokazujący najcenniejsze nasze zbiory starodruczne. Tam również super ex libris się pojawi. A pani profesor, a marginalia? A no właśnie. To jest niezwykle interesujący element badań, ponieważ one dowodzą takiej rzeczywistej lektury. Są to ślady rzeczywistej lektury, nie potencjalnej, tylko rzeczywistej. Ale to też się łączy ze sposobem lektury, bo ten sposób lektury nieco się zmienił w dobie książki drukowanej, bo w średniowieczu, w dawnych wiekach mieliśmy do czynienia z takim sposobem lektury intensywnym, czyli czytano raz czy czasem wielokrotnie ten sam tekst i też niewiele tekstów. I starano się jak najwięcej zapamiętać, też podkreślano i tak dalej i ciągle do tego tekstu wracano. Zresztą ten repertuar tych ksiąg, tekstów w średniowieczu nie był aż tak duży. Ciągle kopiowano jednak te same książki. Natomiast druk pozwolił na przejście do literatury, do lektury intensywnej, czyli szybkie czytanie i jak największej liczby tekstów, bo tych tekstów było coraz więcej. Również sprzyjało czytelnictwu to, że zmniejszył się format książki, a w związku z tym pojawiło się też ciche czytanie. Lektura indywidualna. No właśnie, te księgi dawne, te najdawniejsze są spore, trzeba duże. Było, je czytano, były na stole czy na pulpicie, często czytał lektor i tak dalej. No, trzymać w ręku taką książkę, no to raczej chyba niewiele osób by sobie na to pozwoliło. Natomiast zmniejszenie formatów książki, zwłaszcza wprowadzenie tej takiej popularnej ósemki, co uczynił Aldus Manucius, spowodowało właśnie to jest ten też zabieg drukarzy, żeby dostarczyć czytelnikowi książkę jak najbardziej przyjazną. Ale też składano książki
pewnego typu, tak żeby dać szansę czytelnikowi na robienie notatek. Zwłaszcza gdy idzie o książki naukowe, a już szczególnie podręczniki. Bo na przykład składano tekst, że drukowano co drugą linię. Czyli było miejsce na interlinearne notatki. Niekoniecznie na był szeroki margines. Ale też i wydawano takie, że składano, kolumna zajmowała tylko pół strony, a druga połowa była na notatki. Zresztą też w tej chwili to tak prawda, nie takim niechętnym okiem wydaje mi się, że to jest niewłaściwe podkreślanie, robienie notatek na kartach książki. Ale w dawnych wiekach to była rzecz normalna. I kiedy przewracamy karty tych czy inkunabułów, czy prawda, starych druków, to zauważamy tam, że te notatki robili różni czytelnicy w różnym okresie czasu. A co zdradza? Różny dukt pisma, prawda, różny rodzaj atramentu, jeden bardziej wyblakły, drugi mniej wyblakły. A to, że było wiele takich różnych adnotacji, to świadczy, że ten tekst budził, prawda, czy wątpliwości, czy akceptacje. I to była taka swoista korespondencja tych czytelników. Czasem dzieliło ich kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat. A pani profesor, czy książki były naówczas przedmiotem pożądania? Chodzi mi w tym momencie o taką krótką rzecz. Kradziono książki? Oczywiście. Oczywiście, a świadczą o tym zabezpieczenia, jakie stosowano w bibliotekach. W średniowieczu, w klasztornych, to były ciężkie oprawy i te księgi o dużych formatach, i były łańcuchami przykute do pulpitów czy do półek, na których były ustawione. Nawet w środowiskach klasztornych. To prawda, nie legenda. Tak, prawda, w środowiskach klasztornych prawda, kradziono. Często pozostawały tylko oprawy, bo wycinano cały blok książki i na oprawach możemy znaleźć takie uwagi, prawda, jakieś tam zaklęcia przeciwko złodziejom książki, jak te kary doczesne i prawda, i inne ich za to dotknął. Również tymi sprawami zajmowały się władze uniwersytetów, no bo studenci, potrzebna im była książka, a jak to był rękopis, no to była bardzo droga. To też wprowadzały pewne przepisy, które by jakoś ograniczały tenże proceder, ale na przykład jeden z takich zapisów na Uniwersytecie Bolońskim był taki, że jeżeli złodziej ukradnie książkę, ale właściciel nie odnajdzie jej w ciągu 7 dni, to ta książka zostaje legalnie u tego złodzieja. Także bywało to bardzo, bardzo różnie. Książki zawsze były przedmiotem pożądania. I tutaj stosowano różne sposoby, żeby jakoś się zabezpieczyć. Ale książka jest, jak inni mówili, dla ludzi i każdy chce coś tam mieć z tego. Pani profesor, a pani największe zdziwienie, zaskoczenie w takiej wieloletniej, fascynującej zresztą pracy, bo kiedy słucham pani profesor, to sama żałuję, że tym się kiedyś w życiu nie zajęłam, bo to jest niezwykle interesujące. A takie właśnie odkrycie, zaskoczenie, zdziwienie. Już nam pani tutaj powiedziała o swojej takiej wyjątkowej przygodzie z dawną książką w czasie pobytu w Niemczech. A jakaś taka księga, która się szczególnie zapisała w pani pamięci? Inną taką księgą to jest Biblia Diabła. Biblia, która jest przechowywana w Sztokholmie, w Bibliotece Narodowej. I będąc tam przed kilkunastu już laty,
Właśnie i jeszcze eksponowano oryginał tej Biblii, bo już 2 lata później zrobiono wersję cyfrową i faksymile oryginał nie jest eksponowany. O tę Biblię to prawda starają się Czesi, żeby im Szwedzi zwrócili. Oni oryginału nie chcą zwrócić, a chcieli im dać faksymile, a ci nie przyjęli. Także to jest taki element też sporu diplomatycznego. Tak, pisała o tym pani profesor w jednej ze swoich publikacji. No my też, jeżeli chodzi o Szwedów, to mamy różne pomysły na zwrot dzieł sztuki. Na pewno i dzieł sztuki, ale i wśród tych dzieł sztuki jest mnóstwo książek niezwykle cennych. No, prawda, nasze, to zwłaszcza XVII-wieczne i XVI-wieczne kontakty ze Szwedami dla polskiej kultury były druzgocące. Z tym, że to już są dziesiątki lat, kiedy i polscy badacze prowadzą badania w Szwecji o bardzo wielu tych zrabowanych przez Szwedów naszych zabytków piśmiennych zostało zidentyfikowanych, opisanych. One są udostępniane, jest informacja o nich, chociażby Uppsala, ale też chyba jeszcze jest sporo takich mniejszych kolekcji, które gdzieś tam tkwią w zbiorach, do których nikt w gruncie rzeczy nie zagląda, bo przed paru laty odkryto jeden z takich księgozbiorów, który był przechowany w skrzyniach, które nie były przez kilkaset lat otwierane. I przetrwał. Tak, i przetrwał. I wiele takich unikatowych tekstów odnaleziono. I myślę, że tam jeszcze można by coś znaleźć. Sytuacja jest taka, że jeżeli coś jest opisane, zidentyfikowane, nie ma problemów z dostępem, ale nie wychodzą Szwedzi z tym, żeby powiedzieć, aha, tutaj jeszcze coś jest, to sobie zobaczcie. Nie. Jeżeli sami dojdziemy, proszę bardzo, jest pełna współpraca. No tak, trzeba powiedzieć, że tyle wojen, które Polska ma w swojej historii, tyle różnego rodzaju sporów, które kończyły się właśnie na ścieżce wojennej, no to rzeczywiście trudno się dziwić, że nasze publikacje znajdują się w wielu miejscach, są rozproszone i czasami odkrywane są w sposób nagły. I obu tych odkryć było jak najwięcej, bo każda publikacja, każda książka, każde dzieło sztuki, które gdzieś się znajduje, a ma swoje proweniencje, tutaj proweniencję swoją polską, to wzbogaca naszą kulturę. Tak, ale czy mogę jeszcze, gdy idzie o to zniszczenie i ten nasz dorobek piśmienny, który został zatracony. Oczywiście z jednej strony to jest efekt konfliktów wojennych, nasze ziemie przetaczały się, prawda, armie ze wschodu na zachód, z południa na południe. Ale też bardzo dużo tych ksiąg zostało zniszczonych poprzez niewłaściwe przechowywanie, zwłaszcza w bibliotekach klasztornych. O tym nie powiedziałyśmy, a to fakt, to jest bardzo ciekawa tak, i ważna rzecz. One były przechowywane w jakichś skrzyniach, w zawilgoconym miejscu. A wiemy czasem z opisów takich lakonicznych, chociażby Lelewel sporo na ten temat pisał, że gdzieś tam były takie skrzynie. One albo gdzieś tam tonęły w czasie transportów po Wiśle, prawda, albo przez zaniedbanie służyły jako podpórki. Inkunabuły służyły jako podpórki, prawda, pod jakieś tam szafy. A dlaczego głównie inkunabuły? No bo to były księgi, z którymi czytelnicy w XVII-XVIII wieku nie potrafili sobie poradzić. Oni już nie znali tych zasad odczytania tego gotyckiego pisma, zasad brachygrafii.
takie jakieś zupełnie niepodobne do współczesnych. A zatem pamiętajmy o tym, że książki należy szanować, o książki należy dbać, o sposób ich przechowywania. Zwłaszcza, że teraz często sięgamy do książki w postaci elektronicznej, w postaci cyfrowej. Niektórzy, no myślę, że pani profesor i ja i większość naszych tutaj słuchaczy, odbiorców naszego dzisiejszego spotkania ma sentyment do tej książki drukowanej, do tej książki kodeksowej. Tak w zasadzie, pani profesor, powinnyśmy już zakończyć nasze spotkanie i ja bym chciała tutaj zakończyć tematem, który nas tutaj zgromadził, czyli tą galaktyką Gutenberga. Wielki paradoks epoki Gutenberga polega na tym, że jej pozorny aktywizm jest sfilmowany w ścisłym sensie tego słowa. To spójna seria statystycznych ujęć lub stałych punktów widzenia pozostających w homogenicznej relacji względem siebie. Taki jest początek, czyli McLuhana. McLuhana. Tak, z tym, że McLuhan takie wystawił niezbyt pochlebne świadectwo Gutenbergowi, jego wynalazkowi, który to wynalazek, jak sobie przypominam, na przełomie tysiącleci był uznawany jednym z najważniejszych na przestrzeni 2000. Zmienił świat. Tak, zmienił świat. Tak jak pierwsza wielka rewolucja to była za czasów Platona, kiedy zaczęto używać pisma, tak on tutaj przyspieszył informacje, a McLuhan podał niemal totalnej krytyce, że ta typografia to zmieniła miejsce człowieka w społeczeństwie, że człowiek z takiego członka wspólnoty stał się indywidualistą, humanistą, a że zaczął myśleć logicznie, co jest sprzeczne z takim sensualizmem, pluralizmem poznania. I wręcz jak się czyta McLuhana i te jego opinie, to można powiedzieć, że wszelkie zło to od typografii się zaczęło. Ale nie byłby sam McLuhan sobą, gdyby nie powiedział, no jednak ta ludzkość nie zmierza ku tej przepaści, bo pojawiły się elektroniczne środki przekazu. No tak, my w tych elektronicznych środkach przekazu tkwimy. Jednym z przykładów jest to, że dzisiaj jesteśmy wirtualnie obecni w Państwa domach. Mam nadzieję, że to spotkanie również pobudziło takie nasze myślenie o tej galaktyce Gutenberga, o wynalazku druku, o tym, czy wolimy książkę kodeksową drukowaną, czy jednak ta cyfrowa nas zadowala, a przede wszystkim zachęciło Państwa do spojrzenia na literaturę staropolską jako na obszerny obszar badawczy z jednej strony, tu ukłony w stronę pani profesor Marii Judy, która jest dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie obecnie, bo przedtem pełniła szereg innych ważnych funkcji, a przede wszystkim była tą osobą, która wykształciła kadrę dla bibliotek Lublina, Lubelszczyzny, regionu i świata, bo wielu bibliotekarzy, którzy wyszli spod skrzydeł pani profesor Marii Judy, pracuje w bibliotekach na całym świecie. I pani profesor, zachęciła nas pani do tego, aby rozmawiać o literaturze staropolskiej, czytać literaturę staropolską. A gdyby Państwo chcieli poszerzyć sobie jeszcze informacje, te, które uzyskaliśmy w czasie tego znakomitego wykładu, to polecam między innymi, bo bardzo obszerna jest bibliografia prac pani profesor, książkę Pismo drukowane w Polsce, XV-XVIII wiek. No i cóż, pani profesor, ja rozumiem, że pani profesor jest po stronie książki drukowanej. Raczej tak, ponieważ lubię mieć coś w ręku, lubię zapach farby drukarskiej te inne postacie książki elektronicznej nie są mi w stanie. Są użyteczne. Ja nie neguję ich użyteczności, one są bardzo potrzebne, ale zwłaszcza lektura z literatury pięknej, prozy czy poezji, no trudno mi jakoś przekonać samą siebie, żeby sięgnąć przy tego typu lekturze do
książki cyfrowej, elektronicznej. A zatem pozostajemy przy Gutenbergu i przy jego wynalazku. Dziękujemy Państwu za obecność na naszym spotkaniu. Bardzo dziękuję Pani Profesor. Ja dziękuję za zaproszenie. To było świetne spotkanie. Wielu się rzeczy ja dowiedziałam. Mam nadzieję, że nasi widzowie również. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze spotkamy się i porozmawiamy o książce staropolskiej, a może sięgniemy do książki późniejszej, bo ta książka w wiekach późniejszych również ma bardzo ciekawą historię. A Państwa zapraszam do biblioteki jutro. Można do nas przyjść o godzinie 12:00, można włączyć naszą stronę internetową, można włączyć naszego Facebooka, można nawet zatrzymać się w naszym westybulu, do którego prowadzą te główne schody od strony ulicy Narutowicza, bo o godzinie 12:00 we wszystkich tych wskazanych przeze mnie przed chwileczką miejscach pokażemy Państwu kilkadziesiąt interesujących publikacji, które tworzą literaturę staropolską. Pokażemy i zachęcimy do spotykania się z nimi. Od jutra na naszej stronie internetowej codziennie jedną z tych publikacji będziemy omawiać. Będzie krótka informacja, będzie można przeglądać karty tej książki, a przede wszystkim będziemy mogli Państwu udowodnić, że warto w sieci internetowej, warto w bibliotekach cyfrowych zapoznać się z literaturą staropolską. Można spotkać tam znakomite teksty, można spotkać przykłady wszystkiego, co o książce, o czym mówiła pani profesor Maria Juda. Można zobaczyć kroje pisma, zobaczyć inicjały, można zobaczyć te słynne światła w książkach, które tak inspirują dzisiejszych twórców, którzy również pochylają się nad estetyką książki. Wszystko, co najpiękniejsze o literaturze staropolskiej i dziś, i jutro, i jeszcze w czasie kilku spotkań, które będą realizowane w ramach festiwalu, w ramach przeglądu kolekcji sztuki w Lublinie. Zapraszam Państwa i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.